Dzisiejszy odcinek powstał przy współpracy ze światlotto.pl. Światlotto.pl to strona internetowa do gry we wszystkie gry lotto przez internet bez prowizji. Po rejestracji wpłaciłem 100 zł, a moje konto zostało zasilone o 200 dzięki promocji podwojenia pierwszej wpłaty. Kupując 7 zakładów dostaje się 8 gratis. Korzystając ze strony zdobywamy również punkty, które możemy wymienić później na różne fajne nagrody. 10. Najdroższa toaleta na świecie. 19 milionów dolarów. Najdroższa toaleta na świecie tak naprawdę znajduje się poza naszą planetą. Została wysłana w kosmos w 2008 roku i jest częścią Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Zbudowali ją Rosjanie i chyba jej najciekawszą funkcją jest to, że potrafi zmieniać ekstrementy w wodę pitną. 9. Alaska Pipeline. 8 miliardów dolarów. Jest to rurociąg biegnący z Prudhoe Bay na północnym brzegu Alaski do Valdez na jej południowym brzegu o długości 1286 km. Ropociąg oddany do użytku w 1977 roku został wybudowany głównie na powierzchni w bardzo trudnym terenie i trudnych warunkach. Był obliczony na 25 lat eksploatacji, lecz wciąż jest użytkowany. Podczas jego budowy zginęło 31 robotników. 8. CVN 78 Class Aircraft Carrier. 8,1 miliarda dolarów. Jest to typ amerykańskiego lotniskowca z napędem jądrowym opracowanego na potrzeby marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych, mający zastąpić okręt USS Enterprise. Przewidywany okres służby takiej jednostki to 50 lat, a tego typu jednostek ma być 10 sztuk. Okręty mają mieć wyporność ponad 100 tysięcy ton, długość 322 metrów, a na pokład mają zabierać do 90 samolotów i śmigłowców. 7. Elektrownia jądrowa Olkiluoto. 8,5 miliarda euro. Jest to jedna z dwóch elektrowni jądrowych w Finlandii, powstała w 1973 roku i działająca od 1979. Znajduje się na wyspie Olkiluoto na zachodzie kraju. Aktualnie składa się z dwóch bloków, każdy o mocy elektrycznej 860 MW. Blok trzeci jest w budowie od lipca 2005 roku, a jego rozruch planowany był pierwotnie na rok 2009. Jednak w związku z wieloma opóźnieniami oraz katastrofą w Fukushimie w 2011, na chwilę obecną nie wiadomo, czy zostanie on w ogóle uruchomiony. 6. Najdroższy budynek na świecie. 15 miliardów dolarów. A dokładnie, Abraj Al Bayt, który znajduje się w pobliżu największego na świecie meczetu i najświętszego miejsca islamu, Al-Masjid Al-Haram. Kompleks posiada kilka światowych rekordów, w tym najwyższy hotel na świecie, najwyższy zegar wieżowy na świecie, największa na świecie tarcza zegara i największy na świecie budynek pod względem powierzchni. Kompleks stał się drugim pod względem wysokości budynkiem na świecie w 2011 roku. 5. James Bay Project. 20 miliardów dolarów. Jest to gigantyczny projekt budowy zespołu elektrowni wodnych na rzece La Grande w Quebecu w Kanadzie. Utworzona w czasie budowy trwającej od lat 70. infrastruktura, w tym zbiorniki i zapory, pozwoliły na instalację sieci 8 elektrowni o mocy 16 MW. Budowę całego zespołu elektrowni niestety zawieszono na początku lat 90., choć do dzisiaj pojawiają się pomysły na nowe projekty całego przedsięwzięcia. 4. Tama trzech przełomów. 24 miliardy dolarów. To zapora budowana na rzece Yangtze w Chinach. Budowa rozpoczęła się w roku 1993. Napełnienie zbiornika zakończono 26 października 2010 roku, uzyskując poziom wody wynoszący 175 metrów, który umożliwia elektrowni wodnej działanie z pełną mocą ponad 18 gigawatów. Przez niektórych elektrownia jest uważana za najdroższy pojedynczy projekt budowany na świecie. Oficjalny koszt przedsięwzięcia to 24 miliardy dolarów, choć niektóre źródła szacują koszt na poziomie 37 miliardów. 3. Itaipu. 27 miliardów dolarów. To kolejna tama, tym razem na rzece Parana w Ameryce Południowej. Została zbudowana w latach 1975-1984 jako wspólne przedsięwzięcie Brazylii i Paragwaju.
Ciekawostką jest fakt, że w 2001 roku doszło do awarii Tamy i niespodziewanie wyłączyło się 13 ze wszystkich 18 turbin generujących prąd. Po awarii zainwestowano 12 miliardów dolarów w udoskonalenie konstrukcji, jednak okazało się, że bezskutecznie, ponieważ 8 lat później doszło po raz kolejny do dokładnie takiej samej awarii. 2. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. 150 miliardów dolarów. To pierwsza stacja kosmiczna wybudowana przy współudziale wielu krajów, której pierwsze moduły zostały wzniesione na orbitę w 1998 roku. Składa się obecnie z 15 głównych modułów i umożliwia jednocześnie przebywanie 6 członków stałej załogi. Stacja jest na tyle duża, a jej moduły baterii słonecznej odbijają tyle światła słonecznego, że jest widoczna z Ziemi jako obiekt poruszający się po niebie. 1. Antymateria. 6,25 tryliona dolarów za gram. Antymateria jest dokładnym przeciwieństwem materii, czyli tego, z czego składa się cały wszechświat. W momencie kontaktu antymaterii ze zwykłą materią obie ulegają całkowitej destrukcji. Możliwe jest wytwarzanie śladowych ilości antymaterii poprzez zderzanie cząsteczek rozpędzonych w akceleratorach. W wyniku reakcji jądrowych mogą powstać antycząsteczki. W ten sposób udało się otrzymać m.in. antyprotony, antyneutrony oraz pozytony, czyli antyelektrony, a także atomy np. antywodoru. Od Świat Lotto mamy dla Was także kupon pod filmem na darmowy los Lotto dla każdego.